Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w Szkole Podstawowej nr 162 imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi. Bardzo nam miło, że znaleźliście czas, by u nas zagościć. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji o naszej szkole. Nasza szkoła jest wyjątkowa, ponieważ mieści się aż w dwóch budynkach. Każdy z nich nazwaliśmy. Tu, gdzie teraz się znajdujemy, to mała szkoła. W tym budynku uczą się uczniowie klas 1-3. Budynek po drugiej stronie boiska to duża szkoła i tam uczą się uczniowie klas 4-8. Nasza szkoła jest wyjątkowa również i dlatego, że uczą się w niej także dzieci niepełnosprawne, w specjalnych klasach, mniej licznych, zwanych klasami integracyjnymi. Dlatego też oba nasze budynki są przystosowane również dla uczniów na wózkach. W małej szkole jest to podjazd i specjalny schodołaz, a w dużej winda. Bezpieczeństwo naszych uczniów jest dla nas priorytetem, dlatego w obu budynkach, na zewnątrz i wewnątrz, zainstalowany jest profesjonalny monitoring. W gotowości jest również pielęgniarka szkolna, która w razie potrzeby opatrzy rany i pomoże. Uczniowie szkoły są objęci opieką dwóch pedagogów i psychologów. Do ich obowiązków należy rozwiązywanie problemów i wspieranie w trudnych sytuacjach. Oto sale lekcyjne w obu budynkach, w małej i dużej szkole. W każdej z nich są rzutniki i tablice multimedialne, w których korzystamy w trakcie lekcji. Sale lekcyjne mają również przeszklone drzwi, dzięki którym jeszcze bardziej dbamy o bezpieczeństwo uczniów. Każda sala ma również własną łazienkę. Na terenie szkoły mamy kilka nowoczesnych sal komputerowych. Tu widzimy salę w małym budynku. W szkole mamy też wiele sal do różnych ćwiczeń. Między innymi jest to sala integracji sensorycznej. Ćwiczy się tu głównie przez zabawę z wykorzystaniem różnego sprzętu. Jest tu nawet basen z piłkami. Kolejnym interesującym miejscem jest sala do terapii metodą biofeedback. Jest to trening polegający na sterowaniu grą za pomocą własnych myśli, bez użycia myszki czy klawiatury. Znakomicie poprawia zdolność koncentracji. Jednym z ciekawszych miejsc w naszej szkole jest również sala relaksu i wyciszenia. Bardzo przyjemnie jest na tych miękkich pufach. A to już nasze szatnie.
małej szkole znajdują się przy każdej z sal lekcyjnych, natomiast w budynku dużej szkoły są przestronne i kolorowe. Każdy uczeń ma własną szafę. Czyż nie wyglądają pięknie? Przenosimy się teraz do świetlicy szkolnej. Mamy je aż dwie. Tutaj uczniowie się bawią, mają ciekawe zajęcia, czy też odrabiają prace domowe. W budynku małej szkoły świetlica obejmuje opieką dzieci młodszych. A w budynku dużej nieco starszych uczniów. Posiadamy też dwie odrębne biblioteki dostosowane do potrzeb małych i większych czytelników. W każdej jest wypożyczalnia, czytelnia i internetowe centra multimedialne. W budynku dużej szkoły korzystamy z systemu e-biblio, który daje możliwość przeglądania księgozbioru naszej biblioteki i rezerwacji książek przez internet, także na urządzeniach mobilnych. Stołówka szkolna mieści się w budynku przy ulicy Powszechnej 15. Serwuje naprawdę smaczne i zdrowe dwudaniowe obiady gotowane na miejscu oraz deser. Na te pyszne obiadki uczniów z małego budynku zaprowadzają wychowawcy świetlicy. Jednak taki spacerek jest przyjemny podczas całodniowego pobytu w szkole. Obiady są zwykle w godzinach od 11:15 do 13:50. A skoro już jesteśmy przy jedzeniu, to w naszej szkole jest kolejne wyjątkowe miejsce, które działa od niedawna. Jest to świetnie wyposażona kuchnia. Znajduje się tu lodówka, piekarnik, szafki z naczyniami, garnkami, sztućcami, nawet waga kuchenna. Zatem wszystkie zajęcia rozwijające zdolności kulinarne będą odbywały się właśnie w tej sali. A oto nasz ulubiony plac zabaw. Został sfinansowany z zasobów rządowego projektu Radosna Szkoła. Obecnie został poszerzony o kolejne atrakcje. Największym powodzeniem cieszy się tu jednak huśtawka, na której można się huśtać razem z kolegami. Super zabawa! Mamy też świetne zaplecze obiektów sportowych. Bieżnię, boisko do piłki nożnej, piaszczyste boisko do piłki siatkowej oraz boisko do koszyków. Kolejnym ciekawym miejscem na terenie naszej szkoły jest ścieżka edukacyjna, cały czas poszerzana o nowe atrakcje. Jest tu również miejsce do nauki na świeżym powietrzu przy stolikach. Uczniowie naszej szkoły uwielbiają też wszelkiego rodzaju zabawy polegające na kodowaniu czy programowaniu.
co również wykorzystujemy w trakcie przerw czy zajęć lekcyjnych. Ale uwaga, najlepszą atrakcją jest zdecydowanie zabawa z wykorzystaniem robotów, którymi sterujemy przy pomocy aplikacji. Dużo też doświadczamy i eksperymentujemy. Nasza szkoła bardzo aktywnie działa. Bierzemy udział w wielu projektach. Mamy też sporo certyfikatów. Na terenie naszej szkoły odbywa się też sporo zajęć pozalekcyjnych. Niektóre z nich na czas pandemii zostały zawieszone. Są to m.in. judo, karate, malikoderzy, robotyka, drama, zajęcia taneczne, gimnastyka, gitara, plastykotechnika, ceramika, język angielski czy szachy. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, jednak poszczegółowe informacje zapraszamy na naszą nową stronę internetową sp162loc.pl. Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi. Teraz zapraszamy jeszcze na krótki występ, który przygotowali dla Was uczniowie klasy trzeciej. Nasza szkoła szeroko otwiera dla Was swoje drzwi, a my, starsi koledzy i koleżanki, otwieramy serca przed Wami. Dołączcie do nas, czujcie się z nami jak najlepiej. Witajcie, pierwszoklasiści. Dzisiaj dla Was mówimy wiersze i Wam składamy życzenia najszczersze. Kiedy przyszliśmy tu 3 lata temu, Łukasz bał się, a Jacek czerwienił. Adrian prawie ciągle płakał. Ale minął ten czas i wszystko lepiej szło. I czytanie, i pisanie, dodawanie, malowanie. Polubiliśmy tu wszystko i salę, i boisko. No bo jeśli ktoś przyjdzie do nas, żeby nie wiem, jakiś śmieszny bąk, bardzo szybko się przekona, ile znajdzie tu pomocnych rąk. Ile znajdzie
znajdzie serca i przyjaźni, a gdy spotkamy się za rok, znów pojawią się małe berbecie, co na szkołę widzą pierwszy raz. Niech nie boją się, nie płaczą, no bo przecież będą mieli tutaj was. Kiedyś starsi to będziecie wy, a dziś wszystko dla pierwszej klasy, uśmiech słońca, kolorowa astry i ten wiersz, które starsze dzieci mówią dla pierwszaków z pamięci. Chodźcie śmiało do szkoły, pierwszacy, do zabawy wspólnej, do pracy. Szkoła dziedzictwa otwiera gościnne, szkoła dziś serdecznie was przyjmie.